Pierwsze dwa bloki elektrowni atomowej mają kosztować 40 do 60 miliardów złotych, czyli tyle, co 2,5 roku rozdawania cudzych pieniędzy, znane jako 500+. Rzadko używam przekleństw, ale nóż do chuja. Rachunek za prąd za 2,5 miesiąca to 299 zł. Z czego 129 zł to cena prądu netto. Reszta to VAT, akcyza, opłata stałodobowa, opłata przesyłowa, opłata zmienna, etc. To raz. A dwa, mamy jedne z najwyższych w Europie cen prądu w stosunku do siły nabywczej, a nie mogę się doszukać informacji, czy w tym zestawieniu biorą pod uwagę cenę netto, czy doliczają podatki, bo jeśli nie doliczają, to czołówkę pewnie mamy w kieszeni. Takich pieniędzy nie ma w polskich spółkach energetycznych. Przy obecnych cenach energii, inwestycja ta jest nieopłacalna. No ależ oczywiście. W tym kraju nic się nie opłaca, na wszystko dejta pieniądze, bo my biedne, za to musimy kupować gigawaty z zagranicy, bo nasze elektrownie się nie wyrabiają, ale atom się nie opłaca. No super. Teraz tylko poczekać, aż ktoś, Niemcy albo Ukraina, nam odmówi sprzedaży energii, i zaczną się przerwy w dostawie prądu niczym w Korei Północnej.